ponad 30 nowych zakażeń w Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy. Urząd Marszałkowski zapewnił radomskim medykom kolejne środki ochrony. W fabryce broni nie ma nowych zachorowań na koronawirusa. Wczoraj i dziś ze stacji sanitarno-epidemiologicznej w Warszawie zaczęły napływać wyniki testów na obecność koronawirusa przeprowadzonych wśród personelu i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy. Niestety, wśród przebadanych jest wielu chorych na COVID-19. W drugim domu społecznym, gdzie znajdują się osoby niepełnosprawne, niestety dzisiaj rano rozmawiałem z panem starostą radomskim, także z panią dyrektor Stępień. Napłynęły informacje z laboratorium. 28 osób zarażonych, to mówimy o pensjonariuszach oraz 5 pracowników. Placówka nadal czeka na 49 wyników testów. Wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz zapewnił o tym, że samorząd jest gotowy do wsparcia jednostki. Oczywiście jesteśmy na bieżąco w kontakcie zarówno z dyrekcją, zarówno z panem starostą. W dniu dzisiejszym do Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy trafi dodatkowy sprzęt. Są to kombinezony ochrony biologicznej, czyli takie, które w najpełniejszy sposób zabezpieczają osoby. Także różnego rodzaju inny asortyment, który pozwoli zabezpieczyć tych, którzy są zdrowi. Obecnie w dużym budynku Domu Pomocy przebywa 79 podopiecznych oraz ponad 20 opiekunów. Zorganizowano już pierwsze transporty osób chorych na chorobę COVID-19, które zostały przewiezione na oddział zakaźny Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Sytuacja w mniejszym budynku DPS przy ulicy Partyzantów w Wierzbicy wydaje się być opanowana. Tam już kończy się kwarantanna zarządzona po tym, jak jedna z osób obsługi miała stwierdzony przypadek koronawirusa. To miało miejsce przed świętami wielkanocnymi. Powrót mniejszego budynku DPS w Wierzbicy do normalnego funkcjonowania uzależniony jest od rozwoju sytuacji w budynku dużym. Wydano już około 90% ze 150 milionów złotych przeznaczonych przez samorząd województwa mazowieckiego na walkę z koronawirusem. Przypomnijmy, że nasze województwo jako pierwsze uruchomiło w tym celu specjalny projekt. Kolejne dostawy sprzętu specjalistycznego, jak i środków ochrony osobistej do naszych mazowieckich placówek realizuje samorząd województwa. Oczywiście wszystko to w ramach projektu unijnego, który uruchomiliśmy i z którego już 90% środków zaangażowaliśmy. Zarówno wczoraj zrealizowaliśmy dostawę do placówek radomskich, jak i dzisiaj. Dary zasilą zapasy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przy Tochtermana oraz pobliskiej stacji pogotowia. Dziś do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przekazaliśmy 1250 sztuk maseczek FFP3, a także 1200 sztuk przyłbic. I dziś również do Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przekazaliśmy aż 10 tysięcy sztuk masek chirurgicznych, a także 500 fartuchów chirurgicznych, 1300 sztuk przyłbic ochronnych i maski FFP3, tu w tym przypadku 1100 sztuk. Jednak do Radomskiej Stacji Pogotowia trafią nie tylko środki ochrony osobistej. W drodze jest także specjalistyczny bus, który zastąpi karetki w transporcie chorych. W najbliższych dniach, być może już jutro, uda się dostarczyć bus również do Radomskiego Pogotowia. I są to pojazdy wyposażone w osłonę kierowcy oddzielającą przedział pasażerski oraz w łatwo zmywalną tapicerkę. Wszystko to oczywiście po to, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa zarówno dla kierowcy, jak i pacjenta. W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym leczonych jest obecnie ponad 70 chorych na COVID-19. Niedawno informowaliśmy o wykryciu dwóch przypadków zakażenia koronawirusem wśród pracowników Radomskiej Fabryki Broni. We współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową przeprowadzono testy, aby potwierdzić lub wykluczyć obecność wirusa u narażonej grupy pozostałych zatrudnionych w fabryce. Wszystkie próbki dały wynik ujemny. Zrobiliśmy prywatne testy przesiewowe, które były zrobione we współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową. No, jesteśmy bardzo zadowoleni, bo zarówno ta osoba potencjalnie zagrożona, jak i te osoby, które miały z nią kontakt, okazało się, że miały wyniki ujemne.
Aby mieć stuprocentową pewność, osoba przebywająca w kwarantannie czeka jeszcze na wyniki badania przeprowadzonego przez sanepid. W fabryce broni zmniejszono natomiast liczbę osób codziennie przychodzących do pracy. Na pracę zdalną wysłano około 70 osób. Część osób ma urlopy, część osób ma opiekę nad bliskimi. Zrobiliśmy też w ten sposób, że zmiany są rozdzielone, znaczy trwają trochę krócej i nie ma możliwości, żeby weszła następna zmiana, jak jeszcze ktokolwiek z poprzedniej zmiany znajduje się na terenie fabryki. To nie jedyne działania podjęte przez dyrekcję w celu minimalizacji ryzyka masowych zakażeń pracowników. Od samego początku pracownicy mają w odpowiedniej ilości dystrybuowane środki higieniczne w postaci rękawiczek, maseczek, płynu dezynfekcyjnego, dezynfekowane są także szatnie. Oczywiście nie wszystko było wdrożone od razu od pierwszego dnia, bo był problem z pozyskaniem, ale w tej chwili już od dosyć długiego czasu nie mamy żadnego kłopotu z odpowiednią ilością środków. Środki bezpieczeństwa podjęte przez fabrykę broni zdają egzamin. Działalność jednostki nie odbywa się bez problemów, ale obecnie nie jest ona zagrożona. Zapraszamy na kolejną, trzecią już część minicyklu o zdrowiu w dobie pandemii autorstwa Zebra TV. W dzisiejszym odcinku nasz ekspert Mariusz Budrowski opowie, dlaczego pomimo niepowodzeń nie możemy się poddawać. Aby się tego dowiedzieć, wystarczy odwiedzić stronę www.zebra.tv. Zapraszamy. Leclerc Radom. Najlepsze zakupy stacjonarne i internetowe. Robiąc zakupy, pamiętaj i korzystaj z naszego programu lojalnościowego. Tylko u nas w sklepie zbierasz na kartę złotówki, a nie punkty. Poniedziałek z klubem Kibica. Wtorek z klubem Rodzina Plus. Środa z klubem Seniora. Czwartek, piątek, sobota i niedziela. Okazje dla wszystkich. Leclerc. Kręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. W piątek w Radomiu przybędzie chmur, ale nadal będzie ciepło i sucho. Na termometrach zobaczymy nawet 19 stopni Celsjusza. Wiatr w porywach do 45 km na godzinę. Barometry w południe pokażą 1009 hektopaskali. Biometr będzie korzystny. Weekend zapowiada się deszczowo. W sobotę duże zachmurzenie i przelotne opady. Dodatkowo silny wiatr, który w porywach powieje nawet z prędkością do 55 km na godzinę. Temperatura spadnie na termometrach 13 stopni. Ciśnienie wyniesie 1005 hektopaskali. Biometr będzie niekorzystny. Niedziela będzie podobna. Termometry pokażą 13 kresek na plusie. Wiatr jednak ucichnie, w porywach nie przekroczy 20 km na godzinę. Biometr pozostanie niekorzystny.